Ja mam taki sprawdzony team tutaj, przede wszystkim modeli, z którymi pracuję, bo uważam, że są to najlepsi modele i mają świetne sylwetki. Reżyser również, który na stałe ze mną współpracuje. No najpierw słucham bardzo uważnie, a później jakby zaczynamy snuć ten wątek, tą ideę fix, która jest u niego w głowie, którą przełożył najpierw na kolekcję, żeby z tego uszyć taki no, mały spektakl. Ekipa, że tak powiem, makijażowo od fryzur, to też taki stały team, który jest. Umawiamy się, omawiamy stylizację włosów, make-upu do danej kolekcji, żeby stworzyć jak gdyby odpowiedniego mężczyznę kreowanego przez Mariusza i odpowiednią kobietę. Ufam tym ludziom, lubię ich, dlatego z nimi pracuję. Z Mariuszem się pracuje fajnie po prostu, cudownie. Mariusz jest bardzo jakby wrażliwy bardzo określony w swoim patrzeniu na modę i to bardzo pomaga. Jest taką ostoją spokoju, to trzeba mu jednak przyznać. Nawet w sytuacjach, które mogły być mocno stresujące, zachowuje spokój, się w ogóle nie denerwuje, nawet się uśmiecha i to pomaga w dużej współpracy z nim. Dzisiaj mam takie troszeczkę rock'n'rollowe, trochę punka. Bunt tłumaczony na różne sposoby, o czym myślę ta kolekcja troszeczkę mówi. Elementy skórzane, skórzane spodnie, czyli takie również widziane w stylizacji kapel rockowych. Czuję się zdenerwowany, ale to tak się miesza te gdzieś tam taka burza tych nerwów gdzieś z takim spokojem. Taka trochę mieszanka wybuchowa. Mariusz z kolekcji na kolekcję jest coraz lepszy. Pamiętam sprzed 3 lat jego rzeczy i miałem dość sceptyczny stosunek, a w tej chwili jestem absolutnym entuzjastą tego, co robi. To znakomita marka, to jeden z niewielu projektantów, który potrafi ubrać i kobietę, i mężczyznę, a to rzadkość. Podoba mi się płaszcze, podobały mi się buty do czarnych garniturów w kolorze dziwnie niebieskim. Fajnie. Wydaje mi się, że wszystko się dobrze ułożyło. To, co słyszałem od osób, od których chciałem usłyszeć, to właśnie to usłyszałem. No, jestem zadowolony. Postrzeganie naszych notebooków jako taka designerska marka i podkreślanie to jeszcze kolekcjami Mariusza naprawdę stwarza poziom elegancji naszych notebooków nieskazitelny. Chyba pójdę na zakupy, jeżeli będzie można natychmiast sprawić sobie taki płaszczyk, bo boskie te płaszcze. Ciężka praca na pewno, bo to musi iść w parze, ale i szczęście. Mam tutaj na myśli sponsorów po prostu, bo bez tego młodzi artyści nie mogą nic zrobić tak naprawdę. To już jest nasz kolejny pokaz i tak naprawdę każdy następny, który robimy, to jest jeszcze większym rozmachem i to tak naprawdę, no, rośniemy w piórka. Myślę, że ci, którzy przychodzą na pokaz Mariusza, to oni mają rock'n'rolla w sobie. Rock'n'roll jest zawsze w modzie, bo rock'n'roll jest żywiołowy, jest odważny, jest niestandardowy. Myślę, że rock'n'roll wiecznie w modzie, no a tutaj w końcu o modę chodzi. Było to bardzo nie tylko rock'n'rollowe, ale też takie soulowe. Nie muszę patrzeć na tak wspaniałe ubranie, żeby czuć rock'n'rolla, ale zupełnie szczerze mówiąc, piękne, naprawdę, czysta forma, cudowna. Najbardziej mi się podobały golfy i płaszcze i to te męskie najchętniej. Myślę, że to, że były to rzeczy trochę odjechane, dzięki temu fajnie. Warto jakby zaczerpnąć powietrze jakby sztuki wszelakiej, w tym mody też. Jeśli ludzie myślą o notebooku jako o konkretnej marce, a nie o samym sprzęcie i myślą o modzie i od razu im się nasuwa na myśl Mariusz Przybylski, od razu mają zatem cały komplet, cały zestaw specjalnych cech, elegancja, moda, innowacyjność.